Znowu Nadwiślańska, cudownie. Piotrek! Nadchodzimy! Dobra, uspokój się, bo nas zaraz jeszcze zamknie. A, cześć. Cześć. Cześć, Tamara, cześć, cześć. Hej. Idziesz do... No tak, idziesz do Piotra. No właśnie, wiecie co, zapomniałam, jaki Piotr ma numer mieszkania. Miałam dzwonić do Asi. 45. Co? 45, numer mieszkania. Aha, no, pewnie. Dobra, słuchajcie, ja nie mogę na was patrzeć. Co? Co? No nie mogę patrzeć, weźcie się dogadajcie, jesteście dorośli. Stało się, co się stało. Idźcie porozmawiać. Już, biegł się, prawda. Aha, i wróćcie za jakiś czas, dobra? Numer mieszkania 45. Jeśli nie chcesz, to oczywiście... Nie no, jak ty chcesz. Ja... Okej, to pogadajmy. Okej. No dobra. To przede wszystkim... bardzo cię przepraszam. Aha. Przepraszam cię, ale uważam, że zrobiłem to, co musiałem. Okej. Wiesz, bo byliśmy z Sonią, zanim cię poznałem. Ale też miałam facetę, zanim cię poznałam. Jakoś nie rzuciłabym cię dla niego. Nie, ja wiem, ale... byliśmy z Sonią w takich dość trudnych okolicznościach. A, to wielka szkoda, że się ze mną związałeś. Ale ja nie żałuję. No coś ty. Wyglądam cudownie. Tylko ja obiecałem Sonii, że się nią zaopiekuję i... czuję, że powinienem tak zrobić. Bartek, to chodzi o obietnicę? No. Ja wiem, że to źle brzmi. Wiesz co, pozwól, że ja to powiem w końcu i podsumuję. Prawda jest taka, że... wybrałeś kogoś innego, już nieważne z jakiej przyczyny. Ale nie martw się, ja też uważam, że ten związek to jest po prostu pomyłka. Ale ja tak nie uważam. Naprawdę tak myślisz? Tak, Bartek. Widzisz, do czego nas to doprowadziło, to nawet nie potrafisz ze mną szczerze porozmawiać i powiedzieć, że po prostu ją wybrałeś, bo ją kochasz, a mnie nie. Tamara. Ale okej, Bartek, w porządku, przeprosiny nie przyjęte. Jest między nami spoko, tak. Przepraszam cię, ale ja teraz muszę jeszcze gdzieś zadzwonić. Śpieszę się troszeczkę, wiesz? Okej. Ale przyjdziesz... Tak, przyjdę.